Empatia pomaga spojrzeć na sprawy z perspektywy drugiej osoby, wczuć się w jej emocje i budować silniejsze relacje, zarówno w pracy, jak i w szkole, i w życiu osobistym. A w dzisiejszym podcaście przyjrzymy się tematowi empatii, właśnie jak odczuwać emocje innych, jak reagować na nie w zdrowy sposób, jak być bardziej empatycznym. Czym jest empatia? Empatia to umiejętność patrzenia na rzeczy z perspektywy drugiej osoby i odczuwania jej emocji. Postawienie się w sytuacji innej osoby może skłonić nas do działania ze współczuciem i zrobienia wszystkiego, co w naszej mocy, aby poprawić sytuację drugiego człowieka. W ten sposób możemy zmniejszać cierpienie innych, a także swoje własne. Wyobraźmy sobie, że wracamy do domu i dowiadujemy się, że ktoś z naszych bliskich jest chory. Nawet jeśli mieliśmy dobry dzień, to nagle poczulibyśmy niepokój i chęć zatroszczenia się o potrzebę bliskiego. Jeśli przyjaciel jest zły z powodu sposobów, w jaki potraktował go szef, prawdopodobnie będziemy podzielać jego poczucie frustracji. Być może, nie będziemy w stanie rozwiązać jego problemu, ale będziemy w stanie zrozumieć, że musi dać upust swoim emocjom. Empatia to nie tylko trudności, bo kiedy na przykład Twoje dziecko jest czymś podekscytowane, to Ty również czujesz jego radość. Kiedy Twój przyjaciel śmieje się z żartu, i Ty możesz doświadczyć jego rozbawienia. Empatia pozwala pogłębiać relacje, gdy łączymy się z myślami, uczuciami przyjaciół i bliskich, a oni łączą się z naszymi. Empatia może dotyczyć także ludzi, których nie znamy. Bo jeśli na przykład zobaczymy kogoś siedzącego samotnie na imprezie, możemy wczuć się w samotność tej osoby i podejść, porozmawiać z nią. Jeśli Zobaczyliśmy obrazy innych ludzi cierpiących gdzieś tam po drugiej stronie świata. Możemy poczuć się zobligowani, zmotywowani do przekazania jakichś środków, aby pomóc załagodzić cierpienie tych ludzi. Z drugiej strony, gdy zobaczymy w telewizji tłum ryczący z radości, to i nam może się udzielić i można nas to wprowadzić w dobry humor, w dobry nastrój. I również radość tych ludzi, widziana poprzez monitor, może stać się naszą własną radością. Empatia kontra współczucie. Chociaż te dwa słowa są często używane zamiennie, to istnieje jednak pewna różnica między współczuciem a empatią. W przeciwieństwie do empatii, współczucie nie polega na dzieleniu się tym, co czuje ktoś inny. Kiedy okazujemy współczucie, troszczymy się o problem lub nieszczęście danej osoby i współczujemy jej cierpieniu, ale nie czujemy w pełni jej bólu. Kiedy przyjaciel przeżywa żałobę, a ty okażesz mu współczucie, zrozumiesz dlaczego czuje się smutny i opłakuje zmarłego oraz poczujesz współczucie z powodu jego straty. Jeśli jednak jesteś empatyczny, Możesz również poczuć smutek, przez który przechodzi ta osoba. Tym bardziej, jeśli masz podobne doświadczenia. Jeśli kiedykolwiek kogokolwiek w życiu straciłeś. Współczucie jest raczej uczuciem zbliżonym do litości dla danej osoby. Podczas gdy empatia jest raczej uczuciem współodczuwania tego, co dany człowiek. Powiemy sobie teraz o... Kilku składnikach empatii. Badacze zwykle wyróżniają co najmniej dwa komponenty empatii afektywny i poznawczy. Empatia afektywna emocjonalna to zdolność odczuwania tego, co czują inni. Jeśli twój współmałżonek jest zestresowany i smutny, możesz odzwierciedlać jego emocje. Jeśli przyjaciel jest wesoły i optymistycznie nastawiony, Możesz się uśmiechnąć, ponieważ jego szczęście wydawać się będzie zaraźliwe. Empatia poznawcza to zdolność do rozpoznawania i rozumienia stanu psychicznego innego człowieka. Daje wgląd w perspektywę i emocje drugiej osoby. Jeśli zauważysz, że twój małżonek jest zły, możesz przewidzieć, że twój żart nie będzie dla niego w tym momencie zabawny. Jeśli zauważysz, że Twój przyjaciel czuje się bezradny, nie zdziwi Cię jego nagły wybuch emocji. Te dwa elementy empatii wymagają różnych sieci neuronowych w mózgu. Można więc mieć wysoką empatię poznawczą, ale niską empatię emocjonalną i odwrotnie. Czy w, w, są jakiekolwiek różnice w empatii u kobiet i u mężczyzn? Badania pokazują, że kobiety częściej przyznają się do smutku, gdy słyszą o cierpieniu innych, i jest to zgodne z wynikami również niedawnego badania FMRI, które wykazało, że mózgi kobiet wydają się bardziej podatne na odczuwanie bólu innych, na współodczuwanie. Badanie nie wykazało jednak różnic między płciami w zakresie empatii poznawczej. Dlaczego empatia w ogóle jest taka ważna? Empatia odgrywa ważną rolę w życiu człowieka. Po pierwsze, dlatego że może wzmacniać nasze więzi z innymi ludźmi, z tymi, z którymi współpracujemy czy tworzymy przestrzeń prywatną. A próbując rozumieć innych, sprawiamy, że oni czują się słyszani i rozumiani, I jest wtedy bardziej prawdopodobne, że poświęcą czas na wczucie się w nas. A to pogłębia związki, pogłębia poczucie połączenia, którego wszyscy w gruncie rzeczy tak naprawdę pragniemy. Badania pokazują, że posiadanie silnej więzi wsparcia społecznego zwiększa poziom odczuwanego szczęścia, ponieważ empatia prowadzi do lepszych relacji, będąc kluczowym elementem budowania bardziej satysfakcjonującego życia. Co generalnie daje nam empatia? Co ona może? Może wspierać zachowania prospołeczne. Empatia może zmotywować do podjęcia działania, które poprawiają życie innych i nas samych. Działania te mogą obejmować wszystko. Począwszy od przekazania darowizny na rzecz organizacji charytatywnej, poprzez zachęcanie przyjaciela do szukania pomocy w przypadku nadużywania alkoholu, Aż po pocieszenie kogoś przytuleniem. Empatia może także wspomagać podejmowanie decyzji. W sytuacjach społecznych, empatia może pomóc ci wybrać najlepszy w danym momencie, najmądrzejszy, najrozsądniejszy sposób działania. Jeśli twój współmałżonek. Wydaje się zestresowany pracą, możesz wywnioskować, że to nie jest najlepszy moment, aby poprosić go o przejęcie większej liczby obowiązków. Więc w tym momencie empatia, wykazywanie empatii wobec innych ludzi jest w stanie wspomóc nas w decyzji w taki sposób, że będziemy działać z większym wyczuciem, z większą elastycznością i z większym zrozumieniem wobec drugiego człowieka. Dalej, empatia może pomagać nam zmniejszać poczucie wypalenia zawodowego. Wyniki jednego z badań sugerują, że empatia może być przydatna właśnie w tym zakresie, a dzieje się tak dlatego, że pozwala ona na skuteczniejszą komunikację i współpracę nawet w trudnych warunkach. Może też pomóc rozładowywać konflikty. Jeśli na przykład pokłócimy się ze współpracownikiem, to okazaniem empatii może zapobiec nadmiernemu krytycyzmowi czy niepotrzebnemu słownemu okrucieństwu. Nazwijmy to już tak mocno. Gdy lepiej rozumiemy punkt widzenia drugiego człowieka, łatwiej jest nam zaproponować kompromis, czy skłonić się do podjęcia takowego, jeżeli nam zostanie. Zaproponowany. Są pewne oznaki, które mogą wskazywać na to, że komuś brakuje empatii, bo empatia nie jest czymś, co albo się ma, albo nie, choć też nie do końca. Niektórzy ludzie mają wysoki poziom empatii, inni niższy, i nie musi on być stały w ciągu całego naszego życia. Jeśli nasze zdolności empatyczne znajdują się na niższym krańcu spektrum, możemy czuć się obojętnymi na ból innych ludzi. Na przykład, jeśli włamano się do domu znajomego, ktoś mógłby powiedzieć lub pomyśleć: No cóż, nie doszłoby do tego, gdyby był bardziej ostrożny. A może ktoś patrzeć z góry na członków rodziny borykających się z trudnościami, na przykład finansowymi i Przypisać to brakowi ciężkiej pracy. Ktoś inny może uznać, że um, może utrzymywać takie przekonanie, że takie złe rzeczy czy innego rodzaju jemu nigdy się nie przytrafią. Niski poziom empatii może również prowadzić do przekonania, że ludzie wokół nas są zbyt wrażliwi, wręcz przewrażliwieni. Wówczas taki człowiek może być zaskoczony, że jego przyjaciele, znajomi, ludzie w jego kręgu obrażają się na jego żarty. Być może nie rozumie, że jego słowa i czyny ranią bliskich, a to z kolei może prowadzić do różnego rodzaju kłótni, nieporozumień i grubszych konfliktów. Jeśli ktoś wykazuje niski poziom empatii, to może mu brakować cierpliwości właśnie w kontaktach z ludźmi, którzy są w trudnej sytuacji. Być może jego najpopularniejsza rada dla innych brzmi po prostu się z tym pogódź, po prostu zrób coś. Mimo to mają tendencję do chowania urazy i niewybaczenia ludziom ich błędów. Wydaje się, że nigdy nie masz przy nich możliwości ani, ani czasu, by skupić ich uwagę, uzyskać ich uwagę na tyle, by byli w stanie wysłuchać ciebie, przyjrzeć się Twojemu punktowi widzenia. I teraz pojawia się kwestia dostrzegania braku empatii u innych. Jeśli bliskiej osobie brakuje empatii, to prawdopodobnie będziecie mieć burzliwe interakcje. Ludzie pozbawieni empatii są zwykle właśnie niecierpliwi, jak przed chwilą wspomniałam, nadmiernie krytyczni. Przez to dają nam poczucie, jakbyśmy chodzili po skorupkach jajek. Możemy zauważyć, że też ustawicznie lekceważą nasze problemy, czy milczą, kiedy mówimy o swoich uczuciach. Możemy też czuć się niewysłuchiwani, czy wręcz zacząć się zastanawiać, czy naprawdę nie jesteśmy zbyt wrażliwi. I to jest dobry moment, żeby uświadomić sobie, że brak empatii jest problemem który mogą naprawić tylko osoby dotknięte tym brakiem. Czy możemy mówić o przyczynach braku empatii? W niektórych okolicznościach naturalny jest niski poziom empatii. Można mieć trudności z wczuciem się w kogoś, kto znęcał się nad nami w dzieciństwie czy źle nas traktował, czy źle traktował naszych bliskich. Może to być po prostu sytuacyjny brak empatii i nie odzwierciedlać tego, jak dobrze z reguły wczuwamy się w ludzi. Pewne doświadczenia mogą też zmniejszać poziom naszej empatii. Na przykład niektóre badania wskazują, że empatia może zanikać w miarę przechodzenia przez szkolenie studentów medycyny. Może to wynikać z jednej strony z pewnego rodzaju wypalenia, Ponieważ studenci medycyny zmagają się ze stresującą mm, nauką, stażem, czyli też pracą zwiększonymi obowiązkami, mogą oni też zachowywać dystans emocjonalny, aby uchronić się przed cierpieniem psychicznym w pracy lub zachować profesjonalizm w kontaktach z pacjentami. Jednak w żadnym wypadku nie jest powiedziane, że wszystkie trudne czy wymagające doświadczenia będą miały taki właśnie efekt. Bowiem inne badania pokazują, że poziom empatii u studentów medycyny wzrasta lub pozostaje niezmieniony, więc nie dotyczy to wszystkich. Jest kilka schorzeń psychicznych czy zaburzeń rozwojowych zaburzeń osobowości, które wiążą się z niskim poziomem empatii lub wręcz brakiem. Zaburzenie osobowości typu borderline wiąże się z intensywną niepewnością. Ekstremalnymi wahaniami emocjonalnymi i niestabilnym obrazem siebie. To mówię w bardzo dużym uproszczeniu. Zainteresowanych odsyłam do literatury fachowej. Osoby takie mogą mieć normalny poziom empatii poznawczej, ale trudności z empatią emocjonalną. Narcystyczne zaburzenie osobowości tutaj narcyzy często, narcystyczne osoby często wykazują, Skrajny ekocentryzm i arogancję, a także wysoką potrzebę podziwu. Wiele badań wskazuje na to, że osoby z narcystycznym zaburzeniem osobowości są wręcz pozbawione empatii, lub ich, poziom ich empatii jest bardzo niski, szczególnie jeśli chodzi o empatię emocjonalną. Psychopatia. To zaburzenie charakteryzujące się bezdusznością i zachowaniami społecznymi, mówiąc w ogromnym uproszczeniu. Cechą charakterystyczną tego zaburzenia jest brak empatii emocjonalnej. Zatem, wracając do empatii jako takiej i o wspomnianym wcześniej przeze mnie zdaniu, że ona nie jest cechą stałą, to w powyższych sytuacjach już może być. Pomyślmy o empatii jako mięśniu, który możemy rozwijać dzięki ćwiczeniom, jeśli już gdzieś u zarania jakieś podstawy tej empatii mamy. Bo rozwijanie, rozwijanie umiejętności słuchania, zwracania uwagi na mowę ciała i zwiększanie inteligencji emocjonalnej może zwiększać naszą zdolność do empatii wobec innych ludzi, innych istot w ogóle. Pomocne może być tutaj zaakceptowanie własnej wrażliwości i odkrywanie nowych perspektyw. I do tego wszystkimi swoimi podcastami gorąco Was zachęcam. Na dzisiaj to tyle, a w kolejnym podcaście powiemy sobie o sposobach budowania empatii. Dziękuję Wam serdecznie za wspólnie spędzony czas. Zachęcam do komentarzy, łapę w górę i subskrypcji, jeżeli. Te podcasty wnoszą w Waszą codzienność jakąś wartość. Jeszcze raz dziękuję, wszystkiego dobrego i do usłyszenia niebawem.